Hej kochani, witam się z Wami serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałabym wspólnie z Wami rozpakować paczuszkę, która przyszła do mnie. Ostatnio na moim kanale w sumie dużo jest takich unboxingów i holi lumpeksowych, secondhandowych, zamawianych, ale to też dlatego, że za bardzo nie mam jak teraz wyjść i też dlatego nastawiłam się trochę na takie zakupy lumpeksowe online. Mam nadzieję, że to z czasem, wiecie, będzie zmierzało ku jednak tym zakupom stacjonarnym, dlatego że zakupy stacjonarne, jeżeli chodzi o lumpeksy, sprawiają mi dużo więcej frajdy, bo mogę sobie, wiecie, pogrzebać w tych ciuchach. Ale jeżeli coś znajdę fajnego na necie, no to też sobie zamawiam. I tym razem zamówiłam sobie dwie sukienki. Za chwilkę Wam pokażę, jakie to są sukienki. Przyszło to do mnie wczoraj i dzisiaj stwierdziłam, że po wypiciu kawki, tutaj kubek zresztą stoi, po wypiciu kawki postanowiłam, że nagram dla Was taki filmik i pokażę Wam te sukienki. I też oczywiście przymierzę, bo jak wiecie, już wróciłam do holi mierzonych i też się z tego cieszę, bo brakowało mi tego, ale już kilka filmików w sumie pojawiło się z takimi ubraniami z lumpeksu, które mierzę. No, także powtarzam się, a więc myślę, że to jest dobry moment, żeby po prostu rozpakować już tą paczuszkę. No i dobra, może na wstępie dodam Wam tyle, że za tą paczkę zapłaciłam 40 zł razem już z przesyłką. Przesyłka wyniosła mnie 15 zł, a więc za dwie sukienki zapłaciłam 25 zł. Myślę, że no cena nie jest wysoka, ale zaraz sprawdzimy sobie, jak te sukienki wyglądają w realu. Właśnie zamawiając przez internet jest taki minus, że nie macie możliwości, wiecie, dotknąć, pomacać tej rzeczy, żeby sprawdzić nawet, jaki to jest materiał. Nawet jak ktoś Wam napisze skład, no to nie jest to samo, jak możecie wejść i sobie wymacać, że tak powiem, że ja uwielbiam macać, to wiecie. No ale dobra, zamówiłam i zaraz zobaczymy, czy się opłacało. Tak jak Wam wspomniałam, 40 zł razem z przesyłką. Myślę, że nie jest to jakiś wydatek, którego moja kieszeń by nie zniosła, więc nie zbankrutujemy przez to, mam nadzieję. Więc tak, otwieramy i już Wam pokazuję. I mamy drugą folię i są to dwie sukienki. Jedna jest w kolorze takiej zgniłej zieleni, natomiast druga jest w kwiatki. I może zaczniemy od tej sukienki w kwiatki. Ona jest takiego dresowego materiału. Stwierdziłam, że to będzie fajna rzecz na jesień. Ja w ogóle ostatnio bardzo dużo kupuję sukienek. Zresztą z poprzednich holi, jeżeli nie oglądaliście, jeżeli weszliście przypadkowo teraz na ten filmik, to zapraszam i odsyłam Was do wcześniejszych moich filmików. Ostatnio bardzo dużo sukienek właśnie takich na jesień zdecydowałam się kupić. I jest to, słuchajcie, sukienka z NLY Trend. Pierwszy raz widzę w sumie taką firmę. I jest to taka sukienka właśnie dresowa. Rękawy ma takie troszkę bufiaste, jak widzicie. Ona jest zwężana tutaj w rękawku na dole, ale sam rękaw jest taki naprawdę bufiasty. Jestem ciekawa, jak ona będzie wyglądała na mnie, czy nie będzie mnie całkowicie już pogrubiała. Na dole mamy taką falbankę. Nie wiem, czy to wy widzicie. Czuć, że było prane, bo czuć takim mega mocnym proszkiem. Także fajnie, więc sobie przymierzę, ale oczywiście ja wszystkie rzeczy, jak mi przychodzą, to mimo wszystko wrzucam jeszcze raz do prania, bo wiecie, jak to jest. Tak, i do tej sukienki mamy tutaj, ona jest taka cieplejsza, czuć, że ona będzie cieplejsza, do krytych rajstóp, super. Tutaj mamy taki pasek, żeby sobie przewiązać właśnie w pasie, albo ja często też takie paski używam sobie, wiecie do czego, po prostu, żeby zrobić sobie coś, czekajcie, żeby sobie zrobić coś takiego w formie, o, opaski. Wiecie, kilka razy tak przewlec i macie do kompletu taką właśnie opaskę i to też fajnie wygląda, że wiecie, jakby komplet taki, no nie? Chociaż ona, ten pasek jest zdecydowanie do użycia właśnie w pasie i myślę, że do tego też użyję go, bo sukienka sama w sobie jest dosyć taka, wiecie, szeroka i żeby podkreślić po prostu talię, żeby nie wyglądać jak w worku na kartofle. Natomiast druga sukienka jest z firmy My Still Life. W ogóle dwie firmy, których w sumie kompletnie nie kojarzę, nigdy nie miałam nic z tej firmy. Ona również pachnie bardzo takim proszkiem. I to jest taka już troszkę koszulowa sukienka. Ona, jak Wam mówiłam, jest w kolorze takiej zgniłej zieleni. Rękawki podpięte, ale oczywiście możemy je sobie rozpiąć i będzie w formie takiego długiego rękawa.
Wygląda bardzo fajnie, też taka typowo jesienna, mi się tak skojarzyła i kolorystycznie, i właśnie taka, jeżeli chodzi o krój. I na dole też ma taką jakby falbankę. Ona jest cała, że tak powiem, na długość przepinana guzikami. Na boku ma dwie kieszenie, nie są to atrapy, są to rzeczywiście kieszenie, bo często sukienki mają właśnie kieszenie takie atrapowe. Wygląda bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Troszkę aparat zakłamuje jej kolor. Czekajcie, żeby Wam pokazać, żeby ten kolor, bo on jest troszkę ciutkę jaśniejszy niż te odbicie, co Wam teraz widzę, pokazuje. Ale jest to, tak jak Wam mówię, taka zgniła zieleń i za chwilkę sobie przymierzymy. Także, tak jak mówię, myślę, że 25 zł za dwie sukienki to jest w miarę dobra cena, ale jeszcze jestem ciekawa, jak one będą na mnie leżały. Także ja się przebieram i za chwilkę Wam się pokazuję. No dobra, najpierw Wam pokazuję tą pierwszą sukienkę dresową i ona naprawdę, powiem Wam, że mam mega te rękawy, zobaczcie. To normalnie one są troszkę przydłuże. Nie wiem, czy nie wolałabym dopasowane, chociaż wiem, że cały urok tej sukienki jest właśnie w tym, że ona ma właśnie te bufiaste rękawy i w sumie to one mi się spodobały na zdjęciu, także tak. Ale myślę, że koniecznością jest użyć paska w pasie, dlatego że przez te rękawy i przez to, że sama sukienka jest taka dosyć, wiecie, luźna, no to niekoniecznie może to korzystnie wyglądać, chociaż powiem Wam, że to jest mega ciepłe. To jest coś jak taka mega ciepła, duża bluza, wiecie, którą chcemy sobie ubrać na jesień i zakopać się pod kołdrą. Myślę, że naprawdę taki fajny ma materiał, generalnie właśnie taki sweterkowy, przyjemny dla ciała. No dajcie znać, jak to wygląda, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda z paskiem, bo myślę, że ja to będę na 99% z paskiem nosić właśnie. No i okej, tak wygląda z paseczkiem. Taka, wiecie, na sportowo, mówię, kryte rajstopy, jakieś adidasy nawet i można sobie śmigać na spacer z małą, więc myślę, że będzie fajna. Ona jest mega ciepła, powiem Wam, że założyłam ją teraz na chwilę, już, że tak powiem, trochę zagotowałam. Jeżeli chodzi o pasek, no to z tyłu ma taką właśnie tasiemkę, a z przodu ma już w formie takiej kolorystyki, jaka jest cała sukienka. I powiem Wam, że może nie jest to jakaś najseksowniejsza sukienka, jaką posiadam i będę posiadać w szafie, ale na pewno będzie to jedna z wygodniejszych sukienek. Czyli taka, wiecie, że wsadzacie trampolę i lecicie z wózkiem na miasto. Tak. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Mi się podoba, powiem Wam, że jest taka inna niż te, które mam, bo przeważnie no nie mam żadnej takiej, na pewno żadnej sukienki, która by miała takie bufiaste rękawy. No, w każdym razie to jest sukienka numer 1, a za chwilkę Wam się pokazuje w sukience numer 2. I mamy drugą sukienkę, powiem Wam, że ona też nie wiem, ostatnio mi się wszystkie sukienki kojarzą z takimi jesiennymi motywami, ale ta naprawdę jest typowo jesienna, bo ona, mówię Wam, ma taki kolor właśnie zgniłej zieleni. Wygląda tak, oczywiście tutaj możemy sobie obciągnąć rękawy, zaraz to zrobię, pokażę Wam, jak wygląda z obciągniętymi. Ona widać, że jest oczywiście pogięta, wymięta, ale pójdzie do wyprasowania i powiem Wam, że jest naprawdę bardzo fajna. I ona też mi pasuje do trampek. Powiem Wam szczerze, że ja zamawiając sukienki, często robię tak, żeby mi pasowało właśnie do adidasów albo trampek i do krytych rajstop, żeby czuć się swobodnie, dlatego że ja teraz no, stawiam, wiecie, na wygodę i dla mnie przede wszystkim teraz liczy się wygoda, ale też, żeby jako tako wyglądać, jako młoda mama. I powiem Wam, że ta sukienka mi się bardzo, bardzo podoba. Dół ma też fajny, taka luźna, wiecie, nie opina mi brzucha, którego jeszcze niekoniecznie chciałabym, żeby był widoczny, uwidaczniać go obcisłymi rzeczami. Dajmy temu, wiecie, troszkę czasu. Ale co mnie zdziwiło w tej sukience, to słuchajcie, że te guziki, czekajcie, że te guziki to atrapa, słuchajcie, tego się nie odpina. Zobaczcie, tutaj jest przeszyte i to jest zszyte. Także ja myślałam, że ona się odpina, co byłoby wygodniejsze, żeby przy karmieniu, wiecie, o co chodzi. No ale dobra, w każdym razie i tak damy radę, zobaczcie, damy radę, nie jest źle, ale sukienka bardzo mi się podoba, więc myślę, że zrobiłam dobrego deala. Dajcie znać, czy któraś z tych dwóch sukienek padła Wam w oko, a ja za chwilkę jeszcze Wam pokażę, jak będzie wyglądała ta sukienka, jak obciągnę sobie te rękawy. No i okej, obciągnęłam, one troszkę są przydługie, moim zdaniem, zobaczcie. Ja mam długie ręce, ale no są trochę za długie, ale ja będę chyba i tak nosiła jako 3/4. Wygląda ono w ten sposób. Dajcie koniecznie znać, czy jedna i druga sukienka Wam się podoba. Myślę, że naprawdę, według mnie to są takie typowo jesienne sukienki. I na to jakaś kurteczka, jakiś grubszy żakiet i naprawdę jesteśmy gotowi na spacer. Także moi kochani, moje zakupy tak wyglądają dzisiaj i dajcie znać koniecznie, wpisując w komentarzu, która sukienka numer 1 czy numer 2 była lepszym wyborem. Mi się obie sukienki podobają, ale myślę, że chyba ta bardziej. Wiecie? Nie wiem.
A w której lepiej wyglądam według Was? O, to jest dobre pytanie. Także moi kochani, ja się z Wami żegnam. Także moi kochani, ja się oczywiście z Wami żegnam w tej pięknej, zgniło-zielonej sukience. Koniecznie dajcie znać, która według Was wypada lepiej w tym zestawieniu. No i co? I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Pa, cześć, trzymajcie się miłego dnia, wieczoru, nocy, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten filmik. I do usłyszenia już niebawem. Cześć!